Drugi dzień września rozświetlają jasnym blaskiem męczennicy francuscy czasów Wielkiej Rewolucji. Lata 1789 do 1799 były czasem najkrwawszym w dziejach Republiki Francuskiej, która podjęła walkę nie tylko z władzą królewską, ale przede wszystkim z chrześcijaństwem, chcąc wprowadzić we Francji nowy porządek, usuwając dokładnie wszystko to, co mogłoby się kojarzyć z religią nawet w najmniejszym stopniu. Zniesiono wszystkie święta kościelne, a wprowadzono w ich miejsce nowe, laickie. Tydzień wydłużono do 10 dni, aby uniemożliwić katolickie świętowanie niedzieli. Księżom zakazano nosić publicznie strój duchowny, a zakony zlikwidowano. Rewolucja chciała całkowicie podporządkować sobie Kościół. Przejęto dobra kościelne, a duchownych traktowano jako urzędników państwowych wybieranych na urząd przez lud. Zniesiono celibat i śluby zakonne. Duchownych zmuszano do składania przysięgi na konstytucję państwową. I właśnie to stało się bezpośrednim powodem ogromnego rozlewu krwi. Świeckie prawo stawało w jawnej sprzeczności z prawem boskim i kościelnym. Wielu duchownych i świeckich, chcąc pozostać wiernymi Chrystusowi i Jego Kościołowi, podejmowało heroiczną decyzję nieskładania przysięgi. W konsekwencji tego ulice Paryża i tysięcy innych francuskich miast i wiosek spłynęły chrześcijańską krwią. Szacuje się, że podczas rewolucji zginęło kilkanaście tysięcy katolików. W czasie tzw. masakry wrześniowej, w dniach od 2 do 6 września 1792 roku w Paryżu, brutalnie zamordowano około 1400 katolików, w tym około 300 duchownych i zakonników. W dniu 17 października 1926 roku papież Pius XI wyniósł do chwały ołtarzy 191 męczenników rewolucji francuskiej. W dniu dzisiejszym wspominamy nie tylko tych 191 beatyfikowanych, lecz wszystkie ofiary tamtych nieludzkich dni. Ich śmierć, choć jest trudnym i bolesnym wydarzeniem, dziś jest dla nas powodem do dumy i podziwu. Łatwo jest być wierzącym, kiedy nikt nie żąda od nas tak wielkiego świadectwa jak ofiara własnego życia. A może właśnie trudniej. Niech przykład patronów dnia dzisiejszego umacnia naszą odwagę w przyznawaniu się do Chrystusa i wierności Jego Ewangelii w każdej sytuacji życia, tej wielkiej, jak i tej powszedniej. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom francuskim udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.